Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj o robotach i sztucznej inteligencji. Roboty i sztuczna inteligencja z angielskiego AI mają potencjał zarówno do pomocy ludzkości, jak i do zastępowania pewnych czynności wykonywanych przez ludzi, i to jest raczej fakt. Wiele zależy od konkretnego zastosowania, etyki, regulacji oraz postawy społeczeństwa i organizacji wobec tych technologii. Pomoc w pracy i życiu efektywność. Roboty i AI mogą zwiększyć efektywność w wielu dziedzinach. Na przykład w produkcji roboty mogą szybko i precyzyjnie wykonywać zadania montażowe i, co ważne, przez 24 godziny, no chyba, że w końcu się rozlecą, padną brak prądu czy zrobią jakieś harakiri, czy coś w tym stylu. Automatyzacja, rutynowość zadań. W pracy AI może pomagać automatyzacji rutynowych zadań. Pozostawiając ludziom więcej czasu na bardziej kreatywne i złożone zadania, których AI jak na razie nie jest w stanie wykonywać. I mój ulubiony podpunkt. Praca w warunkach niebezpiecznych. Roboty mogą być przydatne do wykonywania zadań w warunkach niebezpiecznych, takie jak prace w środowisku radioaktywnym czy przestrzeni kosmicznej. No i tutaj już w 1986 roku, przy tej katastrofie w Czernobylu, tam były, były próby użytkowania. Takich robotów, z tym, że na tamte czasy tylko wtedy nikt nie przewidział, jak bardzo radioaktywne było otoczenie, i ten robot po prostu za chwilę zaniemógł, przestał działać, wyłączył się. Także mam nadzieję, że zrobili nowszą wersję na taki wypadek, taki, e, takiego przypadku, że w dzisiejszych czasach on by się już nie wyłączył, tylko zrobił swoją robotę. No i takie przypadki, w których roboty AI mogą być ograniczone, czy też nie, nie nadawać się do takich rzeczy. Zadania wymagające empatii i kreatywności. Ludzka empatia i zdolność do rozwiązywania nietypowych problemów są obszarami, w których ludzie są trudniejsi do zastąpienia przez maszyny. Tu też napisane trudniejsi do zastąpienia, czyli tak jakby się dało, ale jest to bardzo skomplikowane. No, myślę, że tutaj się jeszcze nie da. To by musiał być jakiś mózg, jakiś komputer, który jest, może ten komputer kwantowy, który ma ogromną możliwość obliczeniową, może on by był w stanie. Takiego człowieka zastąpić. Decyzje moralne. W przypadku decyzji wymagającej oceny moralnej i etycznej, ludzka inteligencja nadal jest kluczową, ponieważ AI nie zawsze potrafi uwzględnić kontekst moralny w pełni. No raczej nie jest w ogóle, bo nie jest taką osobą czy też takim czymś, takim stworzeniem, które ma duszę. Jak wiadomo, ludzie mają duszę, zwierzęta podobno nie, ale taka maszyna to już na pewno w ogóle nie ma. Podsumowując, taki mój punkt, w którym Raczej większość z Was właśnie czeka na koniec i moje podsumowanie, bo jest to również zapytaniem: czy Ty myślisz, że robot czy też AI mogłoby Ci zastąpić Twoje prace? Bo kiedyś było tak, że jak weszły parowe maszyny, to ta produkcja zaczęła iść jak, jak, jak zwariowana, a ludzie na przykład protestowali w ten sposób, że te maszyny rozwalali, niszczyli, psuli, kradli, rozkradali, rozkręcali. A jakby to było w dzisiejszym możliwości, kiedy masz kamery dookoła siebie, kiedy systemy wszystkie zapisują, co robisz, kiedy robisz, czy byłoby to możliwe zrobić taką demolkę, taką, taki sabotaż? No chyba już nie, prawda? I na przykład w dzisiejszych czasach raczej stanowiska pracy nie są zastępowane maszynami, tylko od razu maszyny wchodzą na stanowiska i one wykonują nowe działania, nowe. Takie operacje, których za bardzo nie widać, bo wcześniej ich za bardzo nie było i zazwyczaj też wiążą kilka operacji ze sobą i taki robot świetnie się w tym do tego nadaje. Pozostał do tego no, nawet nie stworzony, tylko rozpisany na deskach, na takich właśnie planach, żeby było wiadome, że w 100% jego moc, jego zdolność zostanie wykorzystana na tym stanowisku przy tych operacjach. I na przykład możemy zobaczyć na produkcjach samochodów jak takie wielkie ramy, takie wielkie um, Uchwyty montują całe karoserię na podwozie, czy też te, te, te karoserie, w jakiś taki na przykład cały dach jest zakładany i to precyzyjnie, i tam drugi robot, drugie ramię spawa ten, 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 ten dach do, do reszty karoserii. No, Tutaj ciężko zobaczyć, jakby to człowiek miał robić, a nie daj Boże, by się pomylił, ten, ten tak byłby krzywo, a później to się przenosi na bezpieczeństwo tego samochodu i tak dalej. Można by wymieniać jakieś, jakieś kolejne pomysły, przykłady, gdzie ten robot jest o wiele lepszy niż człowiek, i później. Takie moje pytanie, nie wiem jak Twoje, mam nadzieję, że usłyszę. Moje pytanie jest takie: Czy te roboty AI wezmą fajne prace od nas, od ludzi, czy te najgorsze, najpodlejsze i w tym podobne, których nienawidzimy robić, którymi w których takich pracach człowiek idzie do tej pracy jak zombie, wstaje rano i myśli, nie no, kuź was znowu tam idę, czy to może jednak robot w końcu to weźmie i powie, a nie masz sprawy, człowiek, ja to za ciebie zrobię. Dziękuję, pozdrawiam.